Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Plants vs. Zombie 2. Rozpoczynamy troszkę w innym miejscu. Prosiliście mnie też, żeby nie były ciągle arenki, żeby były tryby advance, ale mamy jeszcze dzisiaj ostatni dzień eventu. Dla was on już oczywiście był, bo on był wczoraj, ale no ostatnia to jest mapka. Powiem, że bardzo długo się męczyłem z nią, pokażę wam jak ja wymyśliłem sposób. Może wy znaliście lepszy, udało mi się jakiś lepszy wykombinować. Ja się tutaj męczyłem bardzo, bardzo długo z nim i ogólnie mam wrażenie, że on był bardzo taki na farta zrobiony, ale no spróbujmy go powtórzyć. Jestem ciekaw, że w ogóle coś otrzymam z tego powtórnego wykonania eventu. I teraz jak to działa? Nasz czosnek powoduje odepchnięcie z danej linii, ale jest on bardzo losowy. Nie odpycha zawsze w dół, odpycha losowo w górę lub w dół. Oczywiście nasz tutaj, właśnie nie wiem, nasz amorek, nie wiem jak on się nazywa tutaj, będziemy go nazywali amorkiem. On jest o tyle fajny, że on przyciąga linię do siebie. Mega silny on jest. I naprawdę wow, co on tutaj potrafi jakby ściągnąć, widzicie. Do siebie ściąga i możemy ich tutaj spokojnie sobie klepać. I to jest ułożenie, które ja wymyśliłem sobie, że ono powinno tutaj być. I cały problem polega na tym, że jest ono strasznie losowe. Raz się nam to uda bardzo fajnie zrobić, że bez żadnego problemu to przejdziemy. Innym razem będziemy się tutaj po prostu z tym strasznie, ale to naprawdę strasznie męczyć. Głównie to polega na tym, że mamy zawsze do dyspozycji tylko jednego amorka oraz cztery cząstki. Zawsze jest ta sama ilość, nigdy ona nie jest inna. Więc widzicie, jak on mi zginie, to nagle otrzymuje kolejnego. I to jest taka stała zasada, tak zauważyłem. Tak samo jak mi jakiś czosnek padnie, to zawsze dostaję nowego. Więc jak dostaję czosnek, to ja wiem, hej, prawdopodobnie coś się stało. I teraz tak o, ja to polepszę, bo ja nie wiem, czy muszę to polepszać, bo też mam wrażenie, że powinienem otrzymać nowego wtedy. Ale ja to polepszam, bo wtedy jest jakby większy tak samo zasięg ściągania ich do siebie. I to jest dobre według mnie. I tu mówię, też wszystko zależy tutaj bardzo mocno od szczęścia, które może mi się teraz nie udać, ale jak mówiłem, ja to już wykonałem, więc też się ten asabazm nie stresuje, żeby teraz tu musieć wykonać. Ale naprawdę wydaje mi się ten czas, że te nasze wykorzystywanie tych umiejętności możemy dać w inny sposób, ale nie ma nawet jak tego inaczej użyć, bo zobaczcie sami, że no ciągle jakby wszystko się toczy w ten sam sposób, mamy tylko jednostki nasze bumerangi, które osobiście strasznie kocham i powiem wam, że tak, będziemy dzisiaj prosiliście, żebym zagrał sobie, no właśnie, teraz nie otrzymałem, widzicie, i nowo otrzymałem kolejnego, o tak o, instant wręcz, otrzymuję jakby tutaj nowego i ten właśnie delay, który jest między jednym a drugim, to jest ten etap, który możemy przegrać bardzo prosto, naprawdę bardzo, bardzo prosto można przegrać. Temu ja będę jednak go leczył za każdym razem, tylko będę miał możliwość takową, żeby jednak tutaj zminimalizować tę szansę na przegraną, która jest olbrzymia tutaj naprawdę. Jest ciekaw w ogóle waszych sposobów, czy też graliście w ten sam sposób co ja, czy jednak był jakiś lepszy. Widzicie, bo teraz mnie ten błazen może uruchomić właśnie tą minę. Może za blisko ustawiam, może powinienem troszeczkę dalej tego amorka ustawić, bo to jeśli dostaję zawsze instant te wszystkie rzeczy, to może tego nie potrzebuję. Ale jak mówię, ja to już wykonywałem, więc tego nie muszę zrobić. Dzisiaj mapki Advance. Bardzo chciałbym tu oczywiście teraz razem z wami ruszyć na mapkę tą lodową. Bardzo chciałbym odblokować sobie tą roślinę. Ona jest mega dobrym tutaj właśnie naszym blokiem i jego bym tutaj bardzo mocno chciał, tym bardziej, no, że on się przydaje w wielu, wielu tu oczywiście rzeczach, więc wejdźmy sobie tutaj, zobaczymy jak tutaj nam pójdzie. To samo wy też, pisząc mi jakiekolwiek taktyki, piszecie wręcz, żebym go wziął, bo on jest bardzo mocny, a jego jeszcze nie mam. Nie mam bardzo wielu roślinek i bardzo tego oczywiście żałuję, więc dzisiaj gramy bez jednostek premium według waszej prośby. Więc zobaczymy. Mamy lodowy teren, zamrażanie, z tego co już tutaj widziałem, bo tak, widziałem tutaj pojedyncze odcinki też z tych map wszystkich. Więc no, zombiaczki głodne, zimno wszędzie, ale zombiaczki, patrzcie, ich są pięknie ubrane. No one mają po prostu pełne już te kostiumy. Okej. Okay. I jak dobrze wiecie, ja bardzo polubiłem tego Moonflower, ale muszę się wreszcie do tego świata modern wybrać i ponabijać jemu punktów, czy tam jej punktów jakiś. No bo na pierwszym tierze troszeczkę taka słabiutka jest ona, w stosunku do innych, tutaj widzicie, mam słoneczniki na drugim,
fajnie by ją też troszeczkę podbić. Dobra, weźmiemy sobie oczywiście bloka. Następnie weźmiemy sobie coś ognistego, czyli jeszcze tutaj smoczka. Snapdragon jest dostępny za Freeco, więc też to nie jest jednostka żadna premium. Z najlepszych jednostek, czyli oczywiście weźmiemy sobie boomeranga, weźmiemy sobie również kapustę. I weźmiemy sobie coś wybuchowego, zdecydowanie. I jeszcze jedną jednostkę możemy sobie wziąć. Tutaj nikt chyba nie skacze z tego, co zauważyłem, więc weźmy sobie minę, wiecie. W razie W mina może nam się oczywiście przydać, więc let's rock. I zobaczymy, jak to nam się wszystko tutaj ułoży. Oczywiście zaczynamy od naszego Moonflowera. Musimy ich szybko budować oczywiście, żeby cokolwiek tutaj osiągnąć. I tutaj niestety nasze orzeszki są zamrożone. Postawimy tu oczywiście Snapdragony i one spokojnie to wszystko powinny nam uratować, ale to zobaczymy jeszcze później. Na razie idziemy minami. Wiem, oczywiście, no mówię, oni by ich obronili. Oczywiście, że tak. No ale na razie brońmy się tutaj jak najbardziej tak wszystko idealnie, żeby tutaj nam to się układało. Widzicie, oś idealnie nawet tutaj odkrył. Dwa bloki wystarczają przy tych wolnych zombiakach, to też już zauważyłem. I z tego co rozumiem, to będzie odpychało ich na boki, więc mam tylko trzy linie do obrony. Bardzo fajnie, bardzo, bardzo fajnie. Okej, nasz Snapdragon i on go powinien, z tego co rozumiem, bo to jest ognisty, go powinien jakby tutaj rozmrozić. I postawmy drugiego, takiego samego. A nie, nawet nie zareagował na to. Czyli on nie jest uznawany? Z tego by wynikało? Chyba tak. Ciekawostka. Okej, okay, już się tutaj nam on rozmroził. W porządku, w porządku. Ale to trochę dziwne. Myślałem, że to domyślnie będzie jakby rozmrożone czy coś. Jeśli postawimy Snapdragona. No wiecie, on jest ognisty. To jest ognisty smoczek, zieje jeszcze ogniem. Więc tutaj, no już nasz orzeszek jest szczęśliwy, że wreszcie ktoś go ogrzewa. O to chodzi, o to właśnie chodzi. I mówię, boomerangi to jest jedna z lepszych jednostek. Tym bardziej, że mamy jeszcze boomeranga na czwartym poziomie. Czwarty poziom na boomerangu. Większy oczywiście damage. Nie wiem, czy jest tańszy, chyba nie jest tańszy. On ma normalnie 150 czy 175. To może ktoś, kto nie ma poziomu czwartego, to może, może napisać, jak to tak naprawdę jest z tym. I myślę, że w pełni się tutaj zabezpieczymy przed tą falą. Nie wiem, czy ta mapka będzie trudna, ale to jest pierwsza mapka, więc chyba dopiero nas tu jakby zapoznają z tym zimnem, z tym chłodzikiem. A dopiero później będziemy coś faktycznie tutaj mogli jakiegoś strasznego zobaczyć. Nie wiem, czy wszystkie jednostki też podchodzą, chyba nie. Tu chyba jest jakaś jednostka rzucająca czymś. Mówię, sporo oczywiście nie wiem, ja się tej gry ciągle jeszcze uczę. Ale bardzo dużo dajecie mi rad, za co wam bardzo dziękuję. Jeśli macie ochotę, zostawcie łapeczkę pod tym filmem. Jestem w ogóle ciekaw, ile takich łapeczek tutaj możemy pod takim filmikiem osiągnąć. Bo wiem, że oczywiście bijemy rekordy na naszych kochanych balonikach. Ale tutaj może też takie coś się uda zrobić. No i patrzcie, moja armia bumerangów. Siłę bumerangów widzicie właśnie na tym, że biją tak pięknie tutaj zwykłe zombiaczki. A temu od razu ściągnęły pachołek z głowy. No, z wiaderkiem mają większy problem, ale i tak są strasznie mocne. I tak są one strasznie mocne, ale do wiaderek mamy tutaj czereśnie. Czereśnia też jest za darmo, biją na 3x3, bardzo, bardzo mocna. To jest oczywiście jakby troszeczkę gorsza jednostka od winogrona. Winogron, oprócz tego, że bije 3x3, damage ma dokładnie nie taki sam, dodatkowo jeszcze wyszczeliwuje tutaj swoje kuleczki, które oczywiście biją jeszcze innych. Tutaj tych kluczek nie mamy, ale i tak, jak widzicie, jest to bardzo, bardzo mocne. No i dobrze, myślę, że to se poradzi z tym wszystkim już. Czy też będziemy musieli tutaj coś kombinować? Chyba już nie. To chyba jest ten moment, gdzie sobie powinniśmy z tym chyba poradzić. No i czereśnie na sam koniec i dziękuję bardzo. Pierwsza mapka za nami, jak mówiłem, to jest pierwsza mapka. I teraz dostajemy gorący kamień. Nie, to nie jest gorący kamień, to są rośliny. Tak samo jak z tymi mózgami mi pisaliście save. To nie są mózgi. To jest kalafior. I to jest hot potato. Gorący ziemniak. Gorący ziemniak. A nie to, co ja tam wymyślałem jakieś, nie wiem, tak jak teraz, gorący kamień. No nie, zdecydowanie nie. Don't look now, Penny. Ojojku, wszystkie są zamrożone. Teraz musimy je rozgrzać. No i dobrze, w takim razie mamy hot potato. Zobaczmy, jak on będzie tutaj sobie działał. Ruszajmy do dzieła. Mamy teraz wszystko zrobione też na trzy ścieżki, tylko troszkę inaczej porozkładane. Dosyć ciekawe, dosyć ciekawe.
Weźmy ten sam układ, co był poprzednio. Dokładnie się nam tutaj idealnie zmieścił. Czy coś chyba wleciało, mina wleciała nam ze stawu. No bo mamy tak naszego tutaj ziemniaczka. Okej. Ale dobra. Pierwsze co oczywiście potrzebujemy, zarobek jaki sobie zrobić. Tu też chyba z tego co zauważyłem, nie ma jednostek skaczących na tył, więc mogę dać tutaj ziemniaka i on to rozmrozi. Bardzo fajny efekt. No i dobra, mam już pierwszą jednostkę. Aha, i ona strzela w to i co, rozmrozi go? Rozbije to? Chyba tak. Ej, dobre, dobre. Myślałem, że będę musiał też tutaj wykorzystać, a jednak nie. Czyli jeśli jest jednostka z tyłu, to może go rozmrażać. Dobra, trzeba to oczywiście zapamiętać, że tak to działa. Dajmy tutaj jeszcze jednego, w razie czego oczywiście, do asekuracji. Chociaż mogę go dać... Nie, dobra jest, bo ten poleci w dół. Więc te dwie strony będą tymi najbardziej jakby obleganymi. Dobra, więc tutaj też postawimy jeszcze jednego bumeranga, bo środkowa ścieżka będzie miała zawsze tylko i wyłącznie jedną falę, a na górze i na dole będą zawsze dwie fale. Dobrze, nasi się też tutaj jeszcze mrożą. Tylko i wyłącznie jak jest pełny kamień. Znaczy pełny lód, to mogę tego używać, a nie jak jest częściowy. Okej. No będzie więcej problemów z tego co widzę. Mam nadzieję, że tutaj będę mógł ich rozgrzać naszym Snapdragonem. A, teraz mi przeszli koło mnie oni. Czekajcie, rozmrozimy go szybko. Dajemy tutaj bombę. Bomba rozmroziła od razu całość. Bardzo fajnie. I ten, mam nadzieję, że teraz w tym momencie oni już w ogóle nam nigdy nie zamrożą z tego by wynikało. Jaki jest efekt? Patrzcie się. Dosłownie się zamroził w danym momencie i nic więcej nie zrobił. Dobrze. Postawmy tutaj smoczka. Czy on spowoduje? Tak, widzicie? W tym momencie on już zieje ogniem i rozmraża nasze tutaj jednostki. Dobra, więc to będzie bardzo ważne. Tutaj też postawimy takiego samego smoczka w takim razie. I żeby on tutaj jakby nam pomagał w tym rozmrażaniu. Bo bez tego będzie to dosyć ciężko, chociaż smoczka też jakby chciało zamrozić. Ciekawe, czy może? Czy on mi może zamrozić smoka, który jest ognistą rośliną? To by było ciekawe. To by było naprawdę bardzo ciekawe. Ale wydaje mi się, że chyba nie może być tak. Nie może mi zamrozić czegoś, co zieje ogniem. Bo w jaki sposób? Jak to ma działać wtedy? No nie wiem, nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało. Ale dobrze. Dobrze, próbujmy dalej. Próbujmy dalej. Mapka druga za nami. Oczywiście dążymy do zdobycia... Nie wiem, co to jest. Rzepa? Nie rzepa. Nie mam pojęcia, jak to się nazywa. Tam, do tego chcemy sobie odblokować. I dobrze, teraz mamy problem. Mamy teraz, będą huragany leciały z zimnym powietrzem. Zobaczymy sobie z tym poradzimy. Mamy dwie zamrożone wrogie jednostki. Aha, dobra, mamy takie jednostki. A nie, dobra, czyli Hurricane teraz będziemy testować. Czyli co, jak położę? A nie, on nie odepcha tego. A ciekawe. Teraz wszystko się wbija w jeden jakby tutaj segment. Dobra, więc co, mógłbym tutaj ustawić obronę w tym miejscu i to sobie powinno jakoś tam radzić, ale spróbujmy. Czyli jak on dojdzie, jak oni dojdą mi do tego miejsca i użyję Hurricane'a, on jest tego co pamiętam jednostką premium chyba, to wtedy... aha, tutaj będą iść, z tej strony idzie mi ten kamień, ten z wiaderkiem na głowie. No to zobaczymy, jak to by wyglądało. Mam już dwa hurricany. Dobra, zobaczmy, czy postawienie w tym miejscu odsunie wszystkie, czy tylko tych na tej linii. Tylko na tej linii, dobra. I zamrozi, czyli jeśli przelatuje ten nasz wiatr przez zamrożone jednostki, to on też mrozi od razu. Ha, ciekawe. Ciekawostka, powiem wam szczerze. Ale dobra, w takim razie, to ja potrzebuję tutaj dosyć sporej siły ognia na tej linii, z tego by wynikało. Żeby cokolwiek tutaj w ogóle zdziałać, to muszę to właśnie tutaj bardzo mocno ogarnąć. Czyli no teraz muszę no to odsunąć? Nie. Czyli on domyślnie zamraża ich. Domyślnie ich on zamraża. Dobra, dobra. Ogarniemy to, ogarniemy to. I mamy jeszcze umiejętność, ale chyba do Hurricane'a ta umiejętność nam w ogóle nie będzie wchodziła. No bo nie może wejść do czegoś, co... Właśnie, teraz odpycham. Okej, fajnie. Na sam początek teraz mogę ich bić. Teraz mogę ich bić. Położę tutaj kolejno z tych silnych jednostek, żeby oczywiście dać sobie jakąś tutaj szansę na to. Więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie, no powiem wam szczerze, że... No,
szału to nie robi oczywiście. Mam jednego hurricana tylko i wyłącznie. Leci ich strasznie dużo. Leci ich naprawdę strasznie dużo. I coś czuję, że to będzie problem. Mam już dwie sztuki. Ale to widzicie sami. No ja ich muszę dosyć szybko klepać. Bardzo szybko potrzebuję ich tutaj klepać. Bo inaczej oni mnie po prostu zniszczą. Oni mnie po prostu zniszczą w tym momencie. Dobra, postawmy to w ten sposób. Tutaj zróbmy sobie jakąś siłę ognia, żeby coś tam jeszcze działać. A tutaj będę musiał ich odpychać. Czyli jak wejdą tutaj dwie sztuki, potrzebuję dwie sztuki, żeby tutaj weszły minimum, żeby się opłaciło jakkolwiek. A nie, nawet udało nam się, czekać, udało nam się. Tego już muszę odepchnąć na pewno, bo jego nie mam szans przebić. Nie ma szans, żebym go przebił w jakikolwiek sposób. Tutaj dajmy w ten sposób. Myślę, że te kolce jakoś sobie dobrze radziły. Wiem, że powtarzam się, przepraszam was bardzo, ale naprawdę skupiam się teraz mega na tej taktyce całej, żeby jakoś sobie z tym poradzić, bo sami widzicie, że to nie jest takie łatwe. To nie jest takie łatwe, żeby teraz to przejść. Tutaj ustawimy te. Ha! Nie wiem, powiem wam szczerze, że mam bardzo mieszane uczucia co do tego, czy to w ogóle ma sens, to co robię. Ale spróbujmy. Wzmocnimy teraz kogo? Tego wzmocnimy. Rozbijmy, jak najbardziej się tego da. No i próbujemy znowu. I teraz tego wzmocnimy. On jest troszkę silniejszy, bo na końcu jeszcze bije jednym atakiem. Tylko, że nie ma nikogo. Aaa, zmarnowany atak. Zmarnowany atak jest. Ale to już koniec jest, tylko co widzę. Już nie ma więcej jednostek. Więc uda nam się to pokonać chyba za pierwszym razem, więc... Dobrze, dobrze, o to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi. Ja szczerze mówiąc nie doceniam tych kolców. Napiszcie mi, czy oni są dobrzy, te nasze kolczate jednostki, czy są takie sobie. No to jest ciekawe. Spróbujmy teraz. Odepchnęła mi na chociaż był leciutko dalej za mną, ale i tak daliśmy radę. No i dobra, mamy to. Jeden hurricane oszczędzony, nawet dwa. A, czyli według zasady to jest, że zawsze mam mieć dwa na ręce, chyba o to chodzi. Chyba o to chodzi. Czyli dwa na ręce, tak jak poprzednio w tym evencie walkinkowym, że też tam mieliśmy tego zawsze jednego na ręce. Dobrze, kolejna mapa. Kolejna mapka, idźmy dalej z tymi naszymi przygodami. Jak widzicie, gramy teraz tylko i wyłącznie jednostkami non-premium, które wy również możecie sobie oczywiście wziąć na rękę. No ten ziemniak się przyda, tak? Ten ziemniak nam się zdecydowanie przyda. Więc próbujmy. Tutaj mamy dosyć ciekawą sytuację, bo on leci w dół, a później do góry. Będzie śmiesznie. Też wypisaliście, że nie ustawiał od początku, ale myślę, że tutaj na tej mapie chyba mogę tak zrobić. Tam chyba za dużo nie zmieni rzeczy. Więc to zostawmy, tak? A skoro mamy takie ułożenie, to domyślnie układam się tylko od czwartej linii. Dolną linię zostawię całkowicie. Nawet nie wiem, czy z dolnej linii powinienem ustawiać tych kwiatków, ale nie. Bo je muszę ustawić cztery koło siebie w odległości, znaczy w sekcji 2x2, żeby wykorzystać ich pełny potencjał, więc tak muszę zrobić. Ustawmy tutaj Snapdragona i tutaj ustawmy blokadę, bo oni będą od dołu skakali w to miejsce i tu się będą blokowali na chwilę. I chyba on sobie poradzi z nim. Co? Poradzi sobie? Oczywiście, że tak. Super, super, o to właśnie chodziło. Tego ustawimy troszeczkę dalej, bo możemy tak zrobić, jak najbardziej. Powinien sobie też z nim poradzić, ale damy mu jeszcze blokadę w razie czego, żeby wiecie, no asekuracyjnie, żeby on no sobie tutaj jakoś dawał radę solo. I jeszcze postawimy z dwa kwiatki takie, nasze moonflowery. Moonflower, tak chyba to się nazywało, czyli kwiatek nocy. Dobra, i oczywiście, jak mówiłem, najlepsza jednostka ever, według mnie, z tych non-premium. Znaczy wiadomo, że te wyższe z krainy modern są mocniejsze oczywiście. Jest coś rzucającego, widzicie? Jest coś faktycznie. Tam mnie tam próbuje ruszać. Więc proszę, czereśnia dla ciebie. No, walcz z... Oj, wow, czemu? Co się tu wydarzyło? Czekajcie, czemu on tutaj... Czemu on się zamroził nagle? I o co chodzi? O co, come on? Chyba sobie poradzi bumerang z nim, co? Chyba tak. I jeszcze jeden strzał, okej. Okay. Powiem troszkę, jestem zdziwiony tym, że tak nasz tutaj kolega oberwał bardzo mocno. Bo spodziewałem się, że jednak sobie na smoczek postawiony przy orzechu nigdy nie spowoduje, że nasz orzech się zamrozi nagle. A tutaj o dziwo stało się tak i nasz orzeszek niestety tutaj bardzo mocno jakby stracił na swojej mocy. Troszkę słabo bym powiedział.
Jak mówiłem, jest to tutaj troszeczkę takie zaskakujące, że w ogóle takie coś tutaj zaszło. Ale widocznie gra potrafi zaskoczyć jak najbardziej. Widzicie, znowu się zamroził. To chyba on rzuca tymi kuleczkami, że tak mrożą. Chyba tak. To chyba jest jego zasługa. Zasługa, powiedzieć względne, prawda? Ale chyba tak. To on nam tutaj psuje wszystko. Usunie może tego smoczka. Mogę go usunąć? Mogę go usunąć, okej. Okay. Odzyskałem tam jeszcze część pieniążków. Znaczy, część słoneczka odzyskałem i mogę w tym momencie postawić kolejnego. Bumeranga oczywiście. Mówię, bumerangi są cudowne. Nie ciebie chciałem postawić na przedział, ale dobra, jak już jesteś, to sobie bądź, już cię nie będę usuwał. Będę czegoś cię zjedzą. Czereśnia będzie dobrym chyba wyjściem, mi się wydaje. No bo jednak, no, te z wędrynkami są ciężkie. Finałowa runda teraz leci. Może nam się zregeneruje, jeśli nie, to będziemy grali bez niego, ale zobaczcie sobie sami. No czy bumerangi nie są mocne? Tutaj mi pisaliście, żeby pokazać wam najsilniejszą jednostkę, proszę bardzo. Najsilniejsza jednostka Nord Premium. Dobra, bardzo dobra. Bardzo ją oczywiście lubię. Tym bardziej, że mamy jeszcze tego, jego mam głównie właśnie pod skille. Te skille też są strasznie mocne od niego właśnie. Skill bumeranga nie jest silny, bo to są takie wystrzały w każdym kierunku. A przeważnie nie mam aż tyle jednostek, żeby móc jakby z tego korzystać. O! I dostałem sobie jeszcze piniatę. Piniata chyba była z tych gwarantowanych, z tego wynika. Bo chyba, że mi się nie odblokowały te trzy, które mogę sobie wziąć normalnie w grze. Bo tak, normalnie możecie wziąć chyba tylko trzy pinaty. Teraz nie wiem, czy trzy pinaty na cały dzień, czy co ileś godzin. Tego właśnie jeszcze do końca pewny nie jestem. Ale zobaczymy jeszcze, ale zobaczymy. I ten świderek. Nie wiem, co ten świderek robi. Naprawdę nie ma pojęcia. On się wkręca, zostawia ślad na mapie. I to jest to, jak ja użyję umiejętności, że każdy ją otrzyma? To o to chodzi? Z tym znakiem? Bo tak podejrzewam, że o to chodzi, ale nie wiem. Wow, i znowu. Mega zimno. Tutaj mamy wszystkich zamrożonych i znowu mamy cztery ścieżki główne bijące. Jest naprawdę zimno. Potrzebujemy ognia. Potrzebujemy się ogrzać. Mamy tutaj pepera do użycia, czy tutaj papryczkę. Zobaczymy, czy hot pepper da sobie z tym wszystkim radę. No to zobaczmy. Zobaczmy, czy hot pepper da sobie radę. Znowu mamy tego dziwnego dziadka rzucającego śnieżkami. No i dobrze, mamy hot peppera. Postawmy go w tym miejscu. I widzicie, on ma już ten efekt rozgrzewania. Czyli z tego wynika, że nasz tamten przyjaciel, czyli Jarno Boskie, Snapdragon, nie ma tego efektu rozgrzewania, bo on nie miał takiej aury wokół siebie. On tego nie miał. Teraz pytanie, jak z wami? Was też rozmrożę? Chyba nie, ale widzicie, on teraz nie zamarzł, więc na niego to nie zadziałało całkowicie, więc no coś w tym jest, coś w tym w takim razie jest. Źle go ustawiłem. Tu go powinienem postawić, w tym miejscu. To byłoby lepsze miejsce, bo biłby jedną, drugą stronę, a nikt by nie mógł jego uderzyć. I to też byłoby strasznie mocne, to też byłoby strasznie, strasznie mocne. Tutaj postawmy go, żeby ogrzał jeszcze tych z tyłu. Okej, tutaj mi przeskoczyli na tą stronę. Nie oberwał o nich, dobra. Tutaj postawmy go, żeby jednak obronić się przed nim, prawda, pierw. Tego jednego stracimy, chyba że użyjemy tego. Chociaż mogę użyć to, czekajcie, użyję naszej papryczce nowej. Zobaczymy, jak to ma efekt. Dobra, wielkie papryki lecą i wszystkie tutaj oszczeliwują. Bardzo fajny efekt oczywiście. Dajmy tutaj rozgrzanie na tą sekcję jeszcze. I no tu bym położył, tu bym położył. To jest właśnie to miejsce, co wam mówiłem. Bardzo fajne miejsce, bo dużo może on tutaj zdziałać w tym miejscu. Tylko, że ja nie wiem, czy on sobie poradzi. Nie wiem, czy on sobie po prostu tutaj poradzi w tym miejscu. To jest największy oczywiście ból z tym wszystkim. Bo jego zaraz zamrozi. Jego zaraz zamrozi, będziemy musieli w niego strzelać, żeby go rozmrażać. A to może nie być aż takie skuteczne. Dobra, potrzebujemy wsparcia, zdecydowanie. Dam radę? Dobra, daliśmy radę. Gdzie jest myszka? Myszka, gdzie jesteś? Tutaj jesteś, okej. Oj, znowu mi tutaj zjadają. Znowu tutaj oni zjadają. Smutne to jest. To zjadanie jest po prostu smutaśne. Okej, postawmy tutaj. Poradzisz sobie z nim. Proszę. Poradziłeś sobie, okej. O to chodziło, o to chodziło. Ale mamy tutaj naszego kolegę do rozmrożenia. Czemu to nie działa? Czemu to nie działa zawsze, co nas rozmraża? No niestety, no niestety. To postawmy kolejnego w takim razie. On będzie działał na niego chyba również, tak mi się wydaje.
I gdzie możemy jeszcze postawić? Może na razie nigdzie, bo nie mam za bardzo pomysłu. Może tutaj postawimy. Okej, okay. On jego zawsze będzie tutaj klepał i on się rozbroźnie k temu. Czyli bym ustawił ich w ciągu, a na końcu ustawił naszą tutaj papryczkę, to też byłoby dobrze, też byłoby chyba dobrze. A, wyjdźmy naprzód. Nic tu już nie dało, nic tu już oczywiście nie dało. Bardzo fajna jednostka, bardzo fajna jednostka. Bardzo fajny tutaj jakby ten swój skill z listka, którego możemy użyć. Bardzo, bardzo przyjemny są, naprawdę. Mega fajny. No ale dobra, próbujmy dalej. Lecimy dalej, zdecydowanie do przodu. Bardzo chcę zdobyć tą blokadę, która jest na tej mapie, ale ona chyba jest daleko. Ona jest chyba daleko. To jest zwykła mapka. Szósta mapa jest mapą zwykłą. Tak, to jest mapka zwykła, gdzie używamy co chcemy. Dobrze wiedzieć o tym. A nie, nie używamy co chcemy. Mamy też ustalone jednostki. Mamy słonecznika, więc swojego nie będziemy brali. Weźmy to, co potrzebujemy, czyli weźmiemy sobie smoka. I no bumeranga weźmy. Chociaż ten hot pepper, a nie, go mamy chyba. Mamy tutaj go ze sobą, więc w porządku, więc bumerang będzie idealny. Zacznijmy od razu tutaj oczywiście od farmy jakiejś, czyli słoneczniki, chociaż mogę ustawić teraz na drugiej linii w tym momencie, bo jak to są słoneczniki, to nie muszę aż tak bardzo pilnować się tego. I to samo mamy tutaj tylko trzy linie do obrony, więc też warto o tym oczywiście pamiętać. Więc tu ustawimy nasze murki, te duże oczywiście mury, no i oczywiście dalej będziemy się tutaj... Aj, nie tutaj, miałem ustawić tutaj nie, dobra, nieważne. Okej, okay, postawmy tego pana w takim razie, tu ustawimy blokadę i rozmrozimy kolejny słonecznik. I mamy nadzieję, że to sobie jakoś tutaj oczywiście poradzi z tym wszystkim. Czy to będzie biło? Chyba będzie, ale nie jestem tego do końca pewny, jak to będzie wyglądało. I teraz znowu te próbują nas zamrozić. To jest smutne, to zamrażanie jest po prostu smutne. I słonecznik kolejny, oczywiście kolejny słonecznik. Nie zapominaj sobie o tych słonecznikach, to jest bardzo, bardzo ważne. No dobra, widzicie, ładnie te po linii prostej oczywiście bijemy. Nie mają szans, nie mają zdecydowanie żadnych szans. On chyba nie spada w dół, ale oni nie schodzą w dół jakoś, nie szukają celów. Po prostu idą do przodu zawsze, tak, idą zawsze do przodu. Dobra, no i teraz tych i no zdecydowanie coś rozmrażające chciałem powiedzieć, ale przecież no już wiemy, że on nie rozmraża. Już wiemy, że on nie rozmraża, więc zaraz postawimy sobie coś tutaj innego, co by nas mogło jakoś tam rozmrozić. Czyli hot pepper oczywiście, tylko i wyłącznie on tutaj wchodzi w grę. Smoczka pierwszego rozmrozimy. Takie jednostki bardziej potrzebne pada nam. No i dobrze. Czas w takim razie wystawiać coś, co będzie tutaj działało non-topper, czyli ciebie. Zdecydowanie. Twój efekt, twoja aura, to oczywiście nam będzie mega pomagała w tym momencie. Bo potrzebujemy coś bijącego. Potrzebujemy zdecydowanie coś mocno, mocno bijącego. Niestety regeneracja papryczki jest dosyć długa. I to jest problem. Ojoj, przechodzą nam. Użyjmy umiejętności. Wiecie, no, po co tracić tyle tego, prawda? Po co tyle tego oczywiście tracić? Rozmrażamy kwiatki, bo kwiatki nam nie dają naszych pieniążków. Naszych tutaj słoneczek nam nie dają niestety. I to jest straszne, to jest po prostu straszne. Ciężka jest ta mapa. Ta mapka jest naprawdę ciężka. Właśnie przez to, że nas tak blokuje ona. Chyba, przód jest cały rozmrożony już. Słoneczka, rozmrażaj to szybciutko, bo inaczej sobie z tym nie poradzimy. Nie poradzimy sobie, jeśli będziemy mieli ciągle wszystko zamrożone. Więc to potrzebujemy jak najszybciej ogarniać za każdym razem. A ja o tym zapominam, ciągle o tym zapominam. Sam tutaj jeszcze smoka. Smok, wiecie, też nam będzie tutaj z tyłu pomagał przy rozmrażaniu tego. To nam się oczywiście przyda. Gdzie moja myszka jest? Tutaj jesteś myszką. Oczywiście rozmrażamy dalej wszystko. Ten, jak się nam... On jak się zamrozi, jak nam się ściana zamrozi, to oni mogą przechodzić przez nią. I wtedy wiecie, no nie zyskujemy w ogóle nic na naszej ścianie. To jest straszne wtedy. To jest wtedy po prostu straszne. Rozmrozimy kolejny słoneczek oczywiście. Mam tego możliwość, więc czemu z tego nie korzystać, prawda? Czemu z tego nie korzystać? Ale to chyba wszystko, tak? Wygraliśmy to? Wygraliśmy. Dobrze, bardzo fajnie, bardzo, bardzo fajnie oczywiście. No jeszcze ten jeden został, ale on nie ma żadnych szans z bumerangiem. Bumerang chyba nie bije do tyłu, prawda? A nie sprawdzę już tego. Ale chyba nie bije. On tylko bije do przodu. Szkoda troszeczkę, bo mógłby rzucać w tył. I mamy teraz naszego kolejnego hot pepper. Zdobyty jest.
Czyli za 4 mapy, może 5, będzie dopiero nasza tutaj blokada. Daleko, daleko. Myślę, że to zrobię sobie poza odcinkiem. Już tam dojdę i sobie to zdobędę. Pepper Pult. Super, 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 super. Wróćmy do mapki, jak nam w ogóle nam poszło. Gdzie jesteśmy w tym momencie już? No gdzie jesteśmy? Widzicie, mam te wszystkie zaliczone, więc to była jakaś taka normalna. Tak, to była normalna. Ale jest 11 minut, więc za 11 minut mi się coś odświeży. Ale co? Napiszcie mi w komentarzu, co się mi odświeża te 10, no 11 minut w tym momencie. 12 mapa, czyli 11 mapa. Jego właśnie chcę. Jego właśnie chcę, jego mi podawaliście najczęściej, że chart, nie wiem jak to się tłumaczy na co, jest najsilniejszy odnośnie obrony. Może nie ma dużo życia, ale ma to odpychanie. Ja to widziałem na evencie którymś, on właśnie był wykorzystywany. Bardzo fajna jednostka. Tu mamy więcej życia i damage. Jak ty chcesz zadawać damage? Ej, o co chodzi z tym damage'em, czy hot potato? Jak ty będziesz zadawał ten damage? W jaki sposób? Gdzie ja mogę cię postawić, żebyś ty zadał damage? Mogę cię postawić na innej jednostce, z tego by wynikało? Chyba tak. On musi być wtedy do postawienia gdzieś. Ale patrzcie, no mam tutaj jednostek tutaj, które mogę podbić do góry. No ale one wszystkie są do zdobycia jeszcze. I to podawaliście mi najczęściej, że ona jest bardzo silna. Ale ona jest strasznie daleko, bo się patrzyłem na mapce Modern. Ona jest z mapki Modern. Ale ona jest chyba na... Właśnie też chyba na około 12 rundy. I tam jest strasznie. W ogóle mapka Modern jest bardzo ciężka. Przeszedłem tylko i wyłącznie tą pierwszą mapkę, żeby odblokować sobie tego naszego kolegę. A ten, którego wy chcecie, jest aż jeszcze dalej. Patrzcie się, gdzie on jest. Patrzcie, gdzie on jest. 17 mapa, żeby do niego dotrzeć. Ciężko. On jest strasznie, strasznie ciężko. I daleko właśnie, żeby go zdobyć. O, odblokowało mi się coś. Fajnie. Zbieramy oczywiście. Co tam będzie ciekawego? Halo, halo. Dobrze. Pan ziemniaczek. Super. Pan papryka również. Fajnie, bo będzie teraz nabity poziom u niego. Więc nice. Jeszcze coś? Jeszcze coś chyba? Jeszcze jeden. Unlock hot potato. Czas za odblokowanie. Teraz dostajemy te rzeczy. Znowu dwie sztuki. I coś jeszcze? Tylko to. Tylko to. Malutko, malutko. Ale możemy go teraz podbić do góry dzięki temu. Jak widzicie, to samo dosyć sporo gemów zbieram. Bardzo szybko te gemy idą. Codziennie oczywiście wszystkie reklamy, jakie tego są, oglądam. Wszystko co się da. Staram się robić oczywiście też... Fajnie, damage o 10. Wszystkie wykonywać questy te dzienne, żeby oczywiście gonić oczywiście was, bo wy jesteście bardzo co daleko tutaj. Mam jeszcze mniej niż miałbym normalnie, bo wydałem 40 na kolejne dwa sloty. Uznałem, że warto. Uznałem, że warto, więc tutaj jakby dwa sloty sobie uzupełniłem, bo mam bardzo dużo tutaj naszych nasionek, no i chyba warto je wykorzystywać, tak mi się wydaje. W ogóle też nie wiem, czy kolejne odcinki nie będę wykonywał z tych właśnie roślinek, które mam na naszych grządkach, żeby, no wiecie, coś z nimi robić, bo na razie, no one nic tutaj w ogóle mi w niczym nie pomagają, a może dobrze, jakby jednak one tutaj brały udział czynny w naszej zabawie. Ale dobrze, tymczasem dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu, widzimy się w kolejnym odcinku z naszych Plants vs. Zombie 2. Na razie. Hej, hej. Pa.